te puste trybuny to jest naprawdę mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Izrael gra ze Słowenią, ale gra w tureckiej Antalii ze względu na sytuację w tym kraju. Piłkarze Izraela swoje mecze w charakterze gospodarza rozgrywają na neutralnym gruncie, tym razem w Turcji. W zgodnej opinii fachowców Słowenia i Izrael rywalizują o drugie miejsce w pierwszej grupie eliminacji Mistrzostw Europy. Pierwsze miejsce w tej grupie fachowcy już dawno zarezerwowali dla Francuzów, którzy wygrali do tej pory wszystkie spotkania. Dzisiaj od początku aktywniejsi byli piłkarze Izraela. To jest sytuacja z 13 minuty i bramka, której jednak szwajcarski sędzia pan Massimo Busacca nie uznał. I już wiemy dlaczego. W momencie podania Omri Afek był na spalonym. Kolejna akcja Izraela. Cały czas gorąco pod bramką Simeunowicza, a teraz bramkarz reprezentacji Słowenii pokazuje swój kunszt po strzale Abuksisa. Kolejna akcja, Idan Tal z dystansu, jeszcze raz Simeunowicz. Ani Izraelczycy, ani Słoweńcy nie oszczędzali największych asów swoich rywali. Najczęściej na murawie leżeli Chaim Revivo i właśnie oglądany Zlatko Zachowicz. Zachowicz próbował sam w tej sytuacji wymierzyć sprawiedliwość, ale uderzył piłkę za wysoko. Chwilę później arbiter ze Szwajcarii zakończył pierwszą część spotkania. Remis 0-0. Remis, który zdaje się uszczęśliwia tylko szkoleniowca ze Słowenii, bo Jana Prasnikara, on mówił przed tym meczem, że remis przyjmie w ciemno. No i trzeba go zrozumieć. Ten wynik pozwoliłby Słoweńcom dalej zajmować drugie miejsce w tabeli grupy pierwszej eliminacji Mistrzostw Europy. No a trzeba mieć na uwadze, że dzisiaj Słoweńcy grają bez dwóch podstawowych, bardzo dobrych swoich piłkarzy, pomocnika Nasti Cecha i obrońcy Mladena Rudoni. Te absencje były bardzo widoczne. Oto kolejna dogodna sytuacja. Tym razem z dystansu strzelał Benayoun, piłkarz Racingu Santander. Mówiłem o nieobecnych w zespole Słowenii, ale również Izraelczycy pozbawieni dzisiaj przede wszystkim jednego swojego bardzo dobrego piłkarza, zresztą kapitana Talabanina. Dzisiaj linią pomocy dowodził Chaim Revivo, no i dowodził całkiem nieźle. To jest kolejna dobra sytuacja dla reprezentacji Izraela. Tym razem nie wykorzystał jej Zandberg. Końcowe minuty spotkania. Do piłki dochodzi Zandberg. Myli się teraz o centymetry. Kibice nie mogli uwierzyć, że nie ma zwycięskiej bramki dla Izraela w tym meczu. Przewaga wszak przytłaczająca. Jak widzimy, nie brakowało ostrej walki. Ale ponieważ 90 minut nie starczyło ani piłkarzom Izraela, ani piłkarzom Słowenii na zdobycie choćby jednego gola, Massimo Busacca zakończył te zawody. Izrael tylko zremisował ze Słowenią i wciąż traci do tego zespołu 2,5.